własne drogi na nie swoich zasadach. Co ja przez to rozumiem? Ciekawi mnie również, jak wy do tego podchodzicie. W świecie, który zalewa powódź nieistotnych danych, przejrzystość informacji to potęga. Często słyszymy, że ktoś nie ma czasu zorientować się nawet, co go interesuje, a co dopiero się w co zagłębić. Przy tak ogromnej ilości nieznaczących wiadomości bardzo łatwo jest się w nich również pogubić. Co wydaje mi się być dość popularnym, dlatego uważam, że trzeba przebodźcowania. Po pierwsze w samej kwestii dostępności informacji, po drugie w późniejszym ich selekcjonowaniu, po trzecie w wybieraniu tych, które są warte tych, które chcemy, żeby wpłynęły na nasze życie. Bo każdemu z nas się tak wydaje, że ma taką opcję świadomego wyboru. Jednak większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że nie tylko wszystko, co oglądają i wszystko, co widzą, wpływa na nich, ale również wszystko, z czym obcują. Najczęściej dzieje się to bez jakiejkolwiek. Kiedyś myślałam, że jestem w pełni panującym nad swoimi decyzjami wolnym człowiekiem. Teraz wydaje mi się, że ta teoria była daleka od prawdy. Wybór zagadnień i sformułowań, których użyję, nie będzie miał postaci prostych odpowiedzi na nasze życiowe problemy. Nie będzie też prostymi odpowiedziami na pytania, które zadałam, zapowiadając moje. Moim celem będzie pobudzenie do dalszego myślenia. Przedstawię różne punkty widzenia, z których tak jak puzzle będzie można złożyć cały obraz. Jedną z ważniejszych umiejętności w życiu jest zdolność oceny sytuacji i patrzenia na zaistniałe interakcje z różnych perspektyw. To postaram się Państwu przedstawić. Nie będę próbowała nakłonić Was do myślenia w taki sam sposób, bo byłoby to co najmniej sprzeczne z moimi własnymi wartościami, a po drugie z założeniami, na których powstał ten TED Talk. Nazywam się Kinga Prycel i przedstawię po prostu mój punkt widzenia. Na świecie jest już teraz ponad miliardów osobników z gatunku Homo sapiens. Jeszcze więcej było przed nami i będzie po nas. Naturalne jest więc, że Czekajcie, mogę to zdjąć? Okej, wracamy. Naturalne jest więc, że część celów będzie taka sama lub przynajmniej bardzo podobna dla wielu jednostek. Kiedyś mogliśmy być tego nieświadomi, ale teraz w dobie globalnej wymiana informacji i komunikacja jest łatwiejsza niż kiedykolwiek w historii. Czy wszyscy mamy taki sam cel w życiu? Czy wszyscy mamy te same postanowienia? Czy ktoś uważa, że jego cele są całkowicie odmienne od wszystkich ludzi, chociażby znajdujących się w tej sali? Mimo różnych założeń, mimo takich samych założeń, bardzo często po prostu widzimy swoją drogę inaczej. Dlaczego więc nie każdemu udaje się w tej drodze uzyskać pełnię satysfakcji? Dlaczego bardzo często nie jesteśmy nawet blisko osiągnięcia swojego zamierzonego celu, pomimo wielorakich możliwości, które wydają się być na wyciągnięcie ręki? Czasami są to niefortunne okoliczności, czasami trudna sytuacja życiowa. Często jednak przestajemy podejmować własne decyzje. Może być to spowodowane lenistwem, bo nie wiem, o wiele łatwiej jest podążać już przetartymi szlakami, żyć według określonych systemów wartości, niż tworzyć swoje własne. Może to być też spowodowane zwykłym brakiem samoświadomości. Możemy zostać zindoktrynowani, że istnieje jedyny sposób na osiągnięcie spełnienia. Patrząc na to logicznie, nie ma to za bardzo sensu. Nie boję się użyć stwierdzenia, że takich sposobów jest wręcz niezliczona ilość. Oczywiście, jeśli
podążacie według zasad bardziej powszechnych w społeczeństwie, to nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że przeszliście całą drogę rozumowania i świadomie podjęliście decyzję, że tak właśnie chcecie, by wyglądało wasze życie. Tylko jak to rozpoznać i czym w ogóle jest ta świadomość? Cóż, tak naprawdę bardzo mało wiemy na ten temat, ale z badań przeprowadzonych w tej dziedzinie możemy stwierdzić, że jest to podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk zachodzących wewnątrz, takich jak myśli, albo z zjawisk zewnętrznych takich i potrafi na nie reagować. Zgodnie z tą definicją uważam, że coraz bardziej oddalamy się od tak zwanej świadomości umysłu. Teraz tworzymy potulnych ludzi, którzy produkują ogromne ilości danych. Jak bardzo skuteczne chipy w ogromnym mechanizmie ich przetrwania. Ale trudno powiedzieć, by te informatyczne krowy maksymalizowały ludzki potencjał. Tak powiedział Yuval Noah Harari w książce 21 rad na XXI wiek. I muszę powiedzieć, że w pełni się z nim zgadzam. Również uważam, że coraz bardziej jesteśmy powtarzalni, co jest bardzo łatwo zauważalne w social mediach. Przeglądając je, widzę też również rzeczy, których w ogóle nie chciałabym nigdy zobaczyć. Nie chciałabym po prostu sobie nimi zaśmiecać głowy. Często też widzę, że ten nawał informacji wpływa na proces podejmowania przeze mnie decyzji. A ja chciałabym nie tylko wierzyć, ale mieć ku temu też pełne podstawy, by twierdzić, że moje decyzje są moimi decyzjami, a nie zmanipulowanymi przez innych. Wpływa to też na poczucie własnej wyjątkowości i wartości. Przychodzi mi przykład z życia wzięty do głowy teraz, że kiedy przeglądałam Instagrama, widziałam post pokazujący jakiegoś psa, który w dokładnie taki sam sposób sygnalizuje chęć wejścia pod kołdrę jak mój. I na początku nie przywiązałam do tego jakiejś większej wagi, szczerze mówiąc nawet się zaśmiałam, ale po paru minutach, gdy Mia, czyli mój pies, właśnie zrobiła swój taki codzienny rytuał, zorientowałam się, że przestałam to traktować jako coś nadzwyczajnego. Po tej sytuacji zaczęłam zauważyć kolejne i to kolejne rzeczy, które kiedyś myślałam, że w jakiś sposób wyróżniają moje życie, czy też mój sposób myślenia, a przestałam tak uważać, bo widziałam po prostu popularność tych zjawisk. Wiadomo, że mamy podobne cechy jako gatunek, ale uważam, że naśladując i kopiując siebie nawzajem, coraz bardziej dążymy ku traceniu poczucia jakiejkolwiek inności. Przez to faktycznie trudno jest nas czasami nazwać indywidualnościami. Walczmy więc o to miano. Pomijając przerażającą ilość czasu, jaką możemy spędzać na mediach społecznościowych, przeraża mnie fakt, jak bardzo potrafi to wpłynąć na moje życie. Sarkastycznie mówiąc, inspirując się, zazwyczaj ulegamy łatwej pokusie życia życiem innych, przyjmowania cudzych celów za własne oraz realizowania innych marzeń. Nie musimy się wtedy nawet wyśleć myśleniem. Podaję tutaj przykład mediów społecznościowych, bo jest to najbardziej spektakularny i najłatwiejszy przykład do zauważenia. Jednak trzeba pamiętać, że są one tak naprawdę karykaturą społeczeństwa, w którym się znajdujemy. Więc osoby, które się od nich odcięły, są również narażone na ślepe podążanie za jego trendami. Są ludzie, którzy przestają dążyć do jakiegoś celu, bo stracili nagle motywację. Po prostu zauważyli, że w głębi serca w ogóle im na tym nie zależało. To chyba oznacza, że ulegli czemuś wpływowi. Widzę tutaj dwa aspekty. Jeden to niezmieniająca się od setek lat, czy od nie wiadomo ile, presja społeczeństwa, która działa zgodnie z tak zwaną polityką czasów. Drugi aspekt to nieustannie zmieniające się zasady, które tym naciskiem kierują. Czasami bardzo trudne wydaje się
patrzenie na swoje życie, nie uwzględniając tej mody, która na nie panuje, bo to działa na zasadzie automatyzmu. Im więcej jednostek będzie zdawało sobie z tego sprawę, z tej manipulacji, tym lepiej i tak naprawdę jest to konieczne. Bo inaczej cała władza skupi się w rękach wąskiej elity, czyli kręgu ludzi myślących i podejmujących własne decyzje, która będzie też pilnowała, by z całej masy nie wyłaniały się żadne indywidualności. Wtedy większość ludzi nie będzie cierpiała z samego wyzysku, ale z czegoś znacznie gorszego, czyli utraty znaczenia. Dajmy na przykład taką sytuację, gdzie młoda osoba nie mająca tej świadomości i nie mająca wśród siebie grona ludzi, która by ją mogła jakoś poprowadzić, dostaje pracę etatową w firmie. I nie do końca przywiązując do tego większą wagę, podąża za postanowieniami cela i całej szefa i całej organizacji. Przyjmuje sobie wszystkie jego postanowienia za swój życiowy cel, a dopiero na koniec, bądź też nawet i nie, orientuje się, że w zasadzie nie robiła tego, na czym jej faktycznie zależy i że możliwie trochę zmarnowała sobie życie. Można skomentować to tak, jak mawia Brian Tracy, czyli pisarz z dziedziny samorealizacji. I mawia on, że często po latach wspinania się po drabinie sukcesu orientujemy się, że była oparta o niewłaściwą ścianę. Podsumowując, każdy z nas może spojrzeć na swoje życie z dalszej perspektywy. Każdy z nas ma w sobie siłę, by stworzyć swoją własną ścieżkę i korygować się w każdym momencie swojego życia. Ważne jest, by nie ulegać zasadom, które podają gotowe już rozwiązania. Celem mojej wypowiedzi jest zachęcenie nas wszystkich, w tym siebie, by zgłębiać swoją samoświadomość, wierzyć w samorealizację i nie stronić się od wykonywania życiowo ważnego wysiłku w realizacji choćby fragmentu osobistych zamierzeń. Pierwszy krok bardzo istotny to jest po prostu zdanie sobie z tego wszystkiego sprawy, czyli różnicy między moimi celami a wszystkich innych. Ale żeby to wykonać, potrzebny jest nam drugi krok, czyli wyrobienie sobie nawyku w korygowaniu swoich decyzji. Nie wystarczy oczywiście sobie jednego wieczoru przysiąść i wymyślić cały schemat życia. Nie na tym to polega, byłoby to zbyt proste. Trzeba mieć po prostu tą świadomość z tyłu głowy, a najlepiej tłumaczy to James Clear w książce Atomowe nawyki. Najważniejszą kwestią, jaką on porusza, dotyczącą mojego tematu, jest, że zwycięzcy i przegrani mają te same cele. Co więc ich różni? Zwycięzcy podążają według swoich własnych zasad, tworzą swoje własne systemy wartości, które doprowadzają ich do pozycji, w której chcieliby się znaleźć. Przegrani, o ile można ich tak nazwać, to są osoby, które ślepo podążają za schematem, oddając się mu w pełni, wierząc po prostu, że osiągną dzięki temu to, czego pragną. Ja stoję tutaj i kończę swojego pierwszego TED Talka. Oświadczam, że zrobiłam go w pełni na swoich własnych zasadach. Dziękuję.